Gabor, spieprzyłeś sprawę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pio, wasz ulubiony chłopiec w masce. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić człowieka, który jest naprawdę bóstwem dla społeczności SCP. Człowiek, którego intro pisze się najwidoczniej w języku Enchanting Table z Minecrafta, ponieważ jest tak bardzo niezrozumiałe. Hej, wstaj, trzeci kis. To mi trochę przypomina mema z tym gościem, którego intro było równie niewymawialne co twoje. Shut the data. Człowiek znany z takich filmów jak reakcje na filmy SCP, albo quizy o SCP. Przed państwem nikt inny jak sam... Gabor. Gabor będzie nam dzisiaj mówił o tym, jak broni kontentu SCP, jak broni społeczności SCP i jak bardzo jest bóstwem dla tego community. Mam tutaj mój osobisty Death Note. Oglądajcie do końca, ponieważ będzie warto naprawdę zobaczyć, czy wpiszę go do tego Death Note'a, czy nie, czy mu się zasłużyło, czy nie. Parę słów wstępu w ogóle, o co chodzi. Jakiś czas temu youtuber o imieniu Minecraft Gplay stwierdził, że zrobi wspaniały roleplay dla dzieci, który będzie bazował na SCP, tylko bazuje w bardzo gówniany sposób i bardzo przeinacza to, czym tak naprawdę SCP jest. Tak więc nasz mały Gabor stwierdził, że obejrzy ten film i zareaguje do niego. Znaczy, przepraszam, on to nazywa komentery. Tylko, że ja nie mogę nazwać komentery filmem, który trwa godzinę. To nie jest film, który będziemy dzisiaj omawiać. Dzisiaj będziemy omawiać film, który jest odrobinę krótszy, ale równie trudny do przebrnięcia. Tak gwoli ścisłości, nie zamierzam tutaj demonizować Gabora i nie zamierzam popierać Gplaya, ponieważ Gplay zrobił gówno. A Gabor zrobił jeszcze większe gówno, reagując do tego, ale bez większej logiki i bez większego obeznania w temacie. Ach, i pewnie zastanawiacie się, czym są te karty. Tak, te karty to symbole czterech największych grzechów Gabora, które dzisiaj będziemy odkrywać. I dzięki nim dowiemy się, czy trafi do naszego Death Note'a. Przekonajmy się. Tak więc film, który dzisiaj oglądamy, to Gabor ogląda Gplay zamienia się mózgiem z SCP-096 w Minecraft. Trwa on o wiele za długo jak na reakcję na film, który naprawdę tyle czasu nie wymaga. I uwierzcie mi, to jest 40 minut, w których człowiek komentujący praktycznie w ogóle się nie odzywa i większość to jest zwykły film Gplaya, więc tak naprawdę jeżeli chcecie obejrzeć film Gplaya, to obejrzyjcie film Gabora, ponieważ to jest literalnie jeden do jednego przedstawiony film Gplaya. Ogólnie jeżeli chodzi o film Gplaya, to skrócę wam go naprawdę szybciutko, żebyście nie musieli się przemęczać przez ani film Gabora, ani film Gplaya. Gplay w bardzo dziecinny sposób stwierdza, że on i jego dzieciak wybierają się do Muzeum SCP. O mój Boże, jakie to jest płytkie. Spotykają tam jakieś zespawnowane SCP i w pewnym momencie Gplay zamienia się mózgiem z SCP-096, co jest już błędne integralnie samo w sobie, ponieważ 096 najprawdopodobniej nie ma umysłu. A następnie ucieka. Potem jakimś sposobem znowu zmienia się w samego siebie i wszystko kończy się dobrze, jeżeli długo i szczęśliwie. I wszystko to jest okraszone dziecinnymi rozmowami, grą aktorską tylko i wyłącznie dwóch osób. To jest bardzo spłycenie tematu i to jest coś, co naprawdę mi się nie podoba. Ale jednocześnie reakcja Gabora na to i jego logika i jego krytyka jest tak ułomna, że naprawdę muszę ją poprawić. Dlatego myślę, że po tym filmie nagram kolejny film, który będzie po prostu krytyką filmu Gplaya, żeby pokazać, że da się to zrobić dobrze. Kurwa! To jest właśnie content, którego oczekuję. Aj, moi drodzy, pozwolę sobie poskakać po tym filmie tak do przodu, do tyłu, niekoniecznie chronologicznie, ale sens zostanie zachowany, spokojnie. Przez pierwsze 6 minut jakoś tak nic kompletnie się nie dzieje i możecie mi trochę zarzucić, że Ej, pio, a przecież to jest stream, przecież ty chcesz krytykować stream? Ty chcesz krytykować coś, co nie jest komentery? Tak, chcę to skrytykować, ponieważ jest to dla mnie ważne, ponieważ Gabor, nagrywając tego streama, zdecydował się go upublicznić i jest to jego wizytówką, więc jednocześnie jest to wizytówką jako tako SCP Community, ale do tego przejdziemy za chwilę, okej? Okay? Wiecie, to jest mniej więcej taki syndrom, że taki syndrom pokroju okej, mogą mnie hejtować, ale dopóki PESOŚ się liczy, czyli wyświetlenia się zgadzają i robię family friendly content, czy jest mega monetyzowany, to jest dobrze. 6 minuta 50 sekund, a już odkrywamy pierwszą kartę. A jest nią nic innego jak hipokryzja. Żeby PESOŚ się zgadzało. To wcale nie tak, że na jednym z twoich nowych filmów jest 10 kuźwa reklam. Wcale nie tak, że wrzucasz filmy, które mają 20 minut praktycznie codziennie, ponieważ odkryłeś, że jest coś takiego jak monetyzacja. To jest sranie kontentem, który tak naprawdę dałoby się skrócić. Kurwa nudy. To trochę tak jak twój kanał, jeśli się nie ma 13 lat i paru godzin w zapasie codziennie.
Czemu ten film ma 24 minuty? Co tu się dzieje? Twój film ma 39 minut, następny OG Playu ma godzinę. Czy ty wiesz, co to jest montaż? Później dziecko, takie nie wiem, lat 10, którego wychowanie polega na tym, że a masz telefon i sobie oglądaj coś na tym YouTubie. Głupie filmy w internecie i są przekazywane wartości pokroju. O, tu jest zakaz wstępu, idziemy synku, no I love it as fuck. Tu jest dobry punkt, jakby tutaj jest dobry argument. 8 minut w trakcie i to jest dobry argument. Szkoda, że jedyny. W trakcie 39 minut materiału. I do tego na tyle słabo rozwinięty, że tak naprawdę nie mamy żadnych wniosków. Kompletnie, po prostu. Rodzice źli, że dali telefon dziecku i idź się baw. Gplay zły, że robi materiał dla dzieci. Słuchaj, czego ty się spodziewasz? Tak więc, nasi bohaterowie filmu Gplaya wchodzą do tego muzeum SCP. I tu się zaczynają dziać naprawdę ciekawe rzeczy, ponieważ od tego momentu Gabor chyba jest pod wpływem jakiegoś środka memetycznego i zaczyna mu powoli odwalać. Powoli jego mówienie, jego mowa i jego argumenty stają się coraz bardziej chaotyczne i coraz mniej sensowne. A to już jest naprawdę sztuka, ponieważ ilość i sensowność tych argumentów jest mniejsza niż ilość Hume'ów w SCP-3001. Wyobrażacie sobie, że dzieciak, nie wiem, 12 lat, 10, wchodzi na YouTube'a i widzi nowy film u swojego ulubionego YouTubera, Gplay Minecraft jest nasz, i widzi Gplay zamienia się z mózgiem z SCP-0966 w Minecraft. Jest to jego pierwszy kontakt z całą fandomem SCP, z całą creepypastą SCP i... Tu cię poprawię, SCP to nie creepypasta, to znaczy to jest mocne spłycanie tematu i to będzie w naszym drugim punkcie, w naszym drugim grzechu Gabora, ale SCP to nie creepypasta. Fundacja SCP to społeczność pisarska, która pisze creepypasty, opowiadania. Naprawdę nie jestem pewien, czy creepypastą można nazwać kotka, który jest nadajnikiem. Albo nie wiem, czy creepypastą można nazwać żelatynę, która tak naprawdę tylko i wyłącznie pomaga ludziom. Tak, to jest straszne, to jest przerażające. Oczywiście są creepypasty w uniwersum SCP. Oczywiście, że to jest z założenia literatura grozy. Ale nie spłycajmy tematu, nie generalizujmy tego wszystkiego, okej? Okay? Tak naprawdę ten SCP jest w kij rozwinięty, powstały na niego może nie tysiące, ale dziesiątki gier. Zamiast odczuć na faktycznie ten straszny, ten klimat tego SCP-ka, historię jego, to poznaję gościa, który nie obcinał paznokci. Kuźwa, no to jest niszczenie wizerunku mojego kontentu. Twój kontent polega na quizach SCP, które polegają na wybraniu paru odpowiedzi, które oscylują wokół trzech tych samych SCP, wokół jednej i tej samej gry i wokół błędnych informacji. Czy ty wiesz, co ty robisz? Robisz dokładnie to samo, co on. Wiesz, to jest po prostu psucie wizerunku mojego kontentu. To jest normalnie jakiś wodnik czy coś takiego, byś kojarzył, wodnik? Z wodnikiem kółko, no, kojarzycie ten, że idzie baba do lekarza i tak się zastanawia, wodnik czy panna, wodnik czy panna, wraca do lekarza, się pyta do lekarza, proszę pana, panie doktorze, to był wodnik czy panna, a lekarz do niej, rak proszę pani, rak! Okej, okay, czyli śmiejesz się z przytyków Gplaya, który udziecinnia to wszystko i mówi, że ojojoj, wysoki typo nie obcinął sobie paznokci, idziemy się z nim napieprzać, a sam walisz tego typu żarty. To było zabawne. Jak dzień matki w sierocińcu. Przepraszam, już się adaptuję do Gplaya, przepraszam. Widać. Widać, że się adaptujesz. Dzień dobry, proszę pana. Teraz wyobraźcie, czemu ich jest dwóch w ogóle? I wyobraźcie sobie, że ludzie marnują godziny, minuty, swój cenny czas na pisaniu tysięcy artykułów, na pisaniu tysięcy dokumentów o tym, jaka to jest rozwinięta creepypasta i w ogóle... To nie jest creepypasta. A chłop mówi, no bo to są generalnie nadprzyrodzone obiekty, ha 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 ha, i są dwa mrugacze, ha 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 ha. Aktualnie jesteś po prostu salty o roleplay dla dzieci. Masz ból dupy o roleplay dla dzieci, czyli o coś, czego po prostu bardziej rozwiniętą wersję robisz na kanale. Granie w gry, czy to Secret Laboratory, czy Containment Breach, według mnie jest po prostu trochę bardziej rozwiniętą wersją tego, co robi Gplay, ponieważ to i tak opiera się tylko i wyłącznie na tych paru SCP, które są wałkowane od 7 pieprzonych lat.
I jeszcze mówisz, że SCP to creepypasta, którą ludzie rozwijali wieki, lata, tysiące artykułów powstało. Powstało, oczywiście. Ale jeśli spłycasz to do takiego stopnia, w jakim to robisz na swoich materiałach, to, o mój Boże, ludzie spędzają godziny, dni, lata na pisaniu tysięcy artykułów, a chłop mówi, SCP to creepypasta. Ha, ha! Rak, proszę pani, to rak! Więc wiecie, i tak to wygląda. I chłop niszczy wizerunek od razu creepypasty, na której ja zbudowałem kanał. Creepypasty, na której ty zbudowałeś kanał! Mój Boże! Mój Boże, nie zbudowałeś kanału na creepypaście, zbudowałeś kanał na grach, które oscylują wokół paru SCP wałkowanych przez 7 lat. I ja to powtarzam cały czas, ponieważ to jest główny zarzut w tej karcie. Mówisz jedno, a robisz drugie. Aż normalnie mama mi zapukała do pokoju i się zapytała, czy się normalnie czuję. Właśnie, Gaborku, czy ty się normalnie czujesz? Tak, wydaje, no. Oni chcą jak raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy, jak się na nich nie patrzysz, to słuchaj, idą. Opisał mrugacza w trzy słowa. Mrugacz to się bawi w baba jaga patrzy, czyli jak się na niego nie patrzymy, to może się ruszać. Smartest guy on the world, mówię wam. Znowu spłycanie tematu, mam rację? Znowu spłycanie tematu. I ty się czepiasz, że on mówi, że o, raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy. Wiesz, to jest content dla dzieci, Gplay robi to specjalnie, bo taki prosty język przemawia do takich małych szkrabów, do których jest kierowany ten content. Natomiast twój content, masz rację, jest bardziej skomplikowany, ponieważ mrugacz jest o wiele lepszą nazwą dla SCP-173, którego oryginalna nazwa to rzeźba, niż raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy. Change my mind! Te dwie rzeczy są na takim samym poziomie. Patrz. To jest Gplay, a to jesteś ty. Jedna i ta sama karta, tylko inne kolorki. 513, nasz dzwonek, który działa tak, że jak się zrobi dzyń-dzyń i ty to usłyszysz, to później masz wiksy. Gabor, czy ty się normalnie czujesz? Ludzie marnują godziny, minuty, swój cenny czas. A chłop mówi, które działa tak, że jak się zrobi dzyń-dzyń i ty to usłyszysz, to później masz wiksy. Rak? Proszę pani. Rak. Nie, Gplay jest smart guy i on wie więcej. Powiedziałbym, że wie tyle samo. W ogóle jakieś przejście. Czego ty uczysz? Czego ty uczysz, dzieciaku? Człowieku? Jezu, jakie... Czego ty uczysz? To jest dobre pytanie również do ciebie, ponieważ Gplay wie, jaka jest jego widownia i targetuje ją pod dzieci. I robi to w sposób dziecinny, tak jak już mówiłem, który jest specjalnie przeznaczony, żeby tą skomplikowaną rzecz przemielić, spapkować i tą papkę dać dzieciom, ponieważ dzieci to kupią. Problemem tego filmu, ponieważ problem jest osadzenie tego w uniwersum SCP. Materiał jest spoko dla dzieci, dzieci to lubią, ale korzenie są oparte na morderstwach, gwałtach, pomarańczowych, żelatonowych ludkach, ale to mówię w swojej własnej analizie, którą ty spieprzyłeś. Tak więc ponownie, masz po prostu ból dupy o roleplay dla dzieci, co prowadzi nas do kolejnego punktu, czyli niedojrzałości. Doktorze, to był wodnik czy panna, a lekarz do niej. Rak, proszę pani, rak! Tak, musiałem wrócić do tego żartu. Musiałem wrócić do tego żartu, ponieważ to jest piękny przykład niedojrzałości w tym materiale i w tym, jak podchodzisz do tematu, w tym, jak podchodzisz do analizy tego, ponieważ to jest komentary? Przepraszam cię, ale to jest reakcja, to jest po prostu typowy reaction video, którego nawet nie zmontowałeś. Z tego, co widziałem, jeden z twoich nowych materiałów, komentary, był zmontowany. I to się nawet znośnie ogląda. Tylko, że nadal to jest po prostu pocięte reaction video. Ej, nigdy nie widziałem krzesła ośmionóżnego. 2, 4, 5. Patrzcie, moje ma 5. Krzesło pająk, tu Esa Wardenga zaraz się odpali, mówię wam. Ta, wiesz jaka jest różnica między jego contentem a twoim? Jego był śmieszny 5 lat temu, a twój nie był nigdy. Zakaz wstępu. Czy to on się... Jeszcze miałem szacunek do niego, że chociaż robi gówno, to się przy tym stara. No to jest nas dwóch. Ja nie mogę robić takich streamów, bo to wewnętrznie mnie niszczy. To może dlatego pieprzysz takie głupoty? Odpocznij sobie chwilę. Jesteśmy, słuchajcie, w tym momencie na zewnątrz, jako SCP. W ogóle bardzo dziwnie chodzę, tak jakby... Nie chodzisz, debil! Podoba mi się, jaki poziom reprezentujesz w tym momencie. Jakby mam wrażenie, że w
tym momencie nadszedł już taki punkt kulminacyjny, w którym Gabor już odpada kompletnie, jakby środek memetyczny wszedł za mocno. Widać, że jego komentarzy jest coraz mniej, coraz mniej. Chłop, co robi? 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 To jest dobre pytanie, słuchaj, śmiejesz się z roleplayu w Minecraft. Śmiejesz się nie z tego, że gorszy cię to, jak Gplay przedstawił SCP, tylko z tego, że to jest w Minecrafcie, że o, chłop, co robi? Macha mieczem, o mój Boże, jakie to zabawne. Wiesz co? Ty się po prostu śmiejesz z jego kontentu, ale nie w ironiczny sposób, tylko śmieszy cię to, że chłop macha mieczem. Myślę, że taki dziesięciolatek też by się śmiał, że o, macha mieczem, chłop, co robi? Jaki był tam taki zajebisty film o SCP? Jestem tutaj zwykłym człowiekiem, cywilem, proszę mi nie robić krzywdy, nie jestem żadnym STP, dajcie spokój. O nie, uciekamy, ludzie, haha, jestem STP, zaraz was wystraszę. Okej. To jest pierwsza zabawna rzecz w tym filmie, jakby z twojej strony. Wszystkie żarty były suche, suche okropnie. A to jest pierwsza zabawna rzecz, którą zrobiłeś i która nie wymagała praktycznie od ciebie zero wkładu. Wystarczyło otworzyć dwie karty. Jesteś mistrzem komedii, ha ha ha. Panie i panowie, to już jest 30 minuta tego filmu. Gabor jest nadal załamany i nadal praktycznie w ogóle się nie odzywa, ale co jakiś czas rzuca perełki takie jak ta. Ja już rozumiem Thanosa, czemu chciał usunąć 50% populacji. Już Infinity War jest nadal taki śmieszny, prawda? Ale to jakby o gustach się nie rozmawia, może kogoś to rozbawiło. Po prostu poziom tych żartów przebił już podłogę i dotarł do mojej piwnicy już dość dawno. I naprawdę nienawidzę, kiedy gówno mi przecieka przez sufit. Ogólnie jak już chcemy się zniżać do takiego poziomu, to ten film to jest 90% Gplaya, 5% komentarzy Gabora, a pozostałe 5% gdzieś zniknęło wraz z poziomem IQ tego filmu. Muzeum z góry, naprawdę. Look this place po prostu, patrzcie to miejsce. Niesamowicie. Okej, teraz wystarczy, że znajdziemy tylko tego... Nie wierzę. Stop! Stop! Rozbawił cię samolot w Minecraft. Znowu rozbawia cię Minecraft. Znowu masz ból dupy o roleplay w Minecraft, a nie o to, że Gplay źle przedstawia SCP Community. Plus dla ciebie! Ty, uważaj na dwie wieże, gościu, może. Żart o 11 września. Osiągnąłeś komedię po raz kolejny! Naprawdę, twoje gówno już przecieka przez sufit i jakby... Czuję ten odór, czuję odór twoich stęchłych, niedojrzałych żartów. Top 10 bitw w anime. Top 10 bitw anime. To mi się akurat podoba po prostu, dlatego to wklejam. Jezu, w sensie, szczerze, mogę wam powiedzieć, szczerze, wcześniej mógłbym się szczerze w 100% wypowiedzieć na ten temat. Nadal mógłbyś się wypowiedzieć, tylko że robisz to źle. I uważałem, że Gplay, nawet jak robi to gówno, filmy pod dzieci. I to jest ten sam punkt, wokół którego powinieneś się obracać cały film, a zamiast tego żartujesz sobie z nowotworów i ataków terrorystycznych. To jest film dla dzieci. To jest Minecraft! Ale jak ja widzę, że o nie, popsuł się mechanizm, o nie, mikstura słabości, nagle chłop jak se stoi, to się nagle kładzie. I ty się śmiejesz z tego, jak integralnie beznadziejne jest to, że to coś jest dla dzieci. Nie masz 10 lat tak jak widzowie Gplaya, zauważ pewne fakty i je po prostu połącz. Oglądasz to rzucając krytykę i argumenty, które nie mają żadnego pokrycia w logice. Co prowadzi nas do kolejnego punktu, który myślę, że jest jednym z ważniejszych. Czyli do... ignorancji. Tak, oprócz tego, że Gabor zaprzecza sam sobie, oprócz tego, że jego żarty są niewyrafinowane i najprawdopodobniej trafiają do przedstawicieli takiej demografii, jak widzowie Gplaya, to jest po prostu w pewnych aspektach bardzo ignorancki, ponieważ zabiera się za coś, mając minimalne pojęcie o temacie. Czerpiąc informacje z gier i obracając się wokół, ponownie, tych samych SCP, które były wałkowane przez 7 lat. Wiesz, ile powstało SCP przez 7 lat? Tysiące, setki, godziny pracy! Dokładnie to, o czym mówisz, ale nie przedstawiasz tego w żaden sposób. Pokaż mi, o co chodzi z tym SCP-kiem. Ja chcę tylko na sekundkę tu zerknąć, bo zupełnie nie wiem, nie zajarzyłem. Nie, dobra, nie, ja się w to nie zagłębiam, sorry. To jest dobry ziomuś SCP. Ten film i wiele innych, które wrzucasz, sprawiają, że osoba, która wejdzie na twój kanał, będzie miała pierwszą styczność z SCP, tak samo jak to powiedziałeś wcześniej,
będzie miała naprawdę złe pojęcie o SCP. Dobry ziomuś SCP. Tak więc proszę ponownie, nie psuj opinii o moim kontencie, okej? Okay? Właśnie, że to jest, nie wiem, ja się nie znam, aż tak się dobry nie jestem w SCP. Właśnie, dlatego proszę cię, nie wypowiadaj się. Ponieważ ponownie zniżasz się do jego poziomu i źle reprezentujesz to, na czym bazujesz. Wow! Jakieś tam głowy leżące, ha. Dobra. To powinno być teoretycznie w punkcie o niedojrzałości, ale wydaje mi się, że to jest bardziej ignorancja, ponieważ mógłbyś to rozwinąć w lepszy sposób. Jakby przez tamtą wypowiedź przejawia się jakiś punkt, próbujesz coś przekazać, ale najwidoczniej nie potrafisz i to jest smutne. SPC 173, to jest chyba... SPC. Okej. Okay. Śmiejesz się z tego, że się przejęzyczył. Ale ponownie, ignorujesz kontekst, ponieważ to jest śmieszne, to dla mnie jest śmieszne. Ale nie z tego powodu, dla którego to jest śmieszne dla ciebie. Ty się śmiejesz, bo co chłop robi, przejęzyczył się. A ja się śmieję, ponieważ wiem, co ten skrót oznacza i to jest Rolling Joke Fundacji. Shark Punching Center, SPC. Proszę, doedukuj się. SPC, a SPC to nie było to, co tam... SPC Ozyr? Ja coś skądś to kojarzę. SPC Ozyr. Jeszcze przywołujesz nick jednego z czołowych youtuberów, jeżeli chodzi o nagrywanie SCP w Polsce, który rzeczywiście produkuje się i przekazuje jakąś wiedzę, przekazuje raporty w formie, którą możesz sobie posłuchać, spędzisz 15 minut na słuchaniu jednego raportu i już wiesz więcej. Ale nie, SPC Ozyr. Brawo, brawo. Ale to jest mod? On robi to na podstawie modu, czy co? Na podstawie tekstur paka? Nie, na podstawie modu. SCP Lockdown. To jest dosłownie pierwszy wynik, jeśli wpiszesz SCP mod Minecraft w Google. Naprawdę. Odrobina researchu nie zaszkodzi. Chyba, że w twoim wypadku research to po prostu szukanie tych samych obrazków SCP-096, żeby było ha ha ha, śmiesznie, postrzelamy sobie do ściany, ha ha ha. Ja bym mógł zrobić to samo, nie wiem, wypowiadając się na temat biografii Justina Biebera, której zupełnie nie znam, ale bym mógł zrobić film i przedstawić to w Minecrafcie. Z tego wynika, że o SCP też mógłbyś, bo nie robisz kontentu o SCP. Robisz kontent o grach SCP i o... Ej, to już się chyba trochę powtarzam. Ale powiem to jeszcze raz. O tych samych paru SCP, które są wałkowane przez 7 lat! Nie, czemu zatrzymałem w tym momencie? Nie, bo generalnie wiecie, poważna fundacja, wszyscy chodzą z bronią, ubrani na niebiesko, a czarno albo szaro. Generalnie wiecie, powaga, wszystko, ale nie, słodziutkie, kolorowe samolociki, takie wiesz, żeby było wesoło, he, 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 he. Ubrani na niebiesko, czarno, szaro, wszyscy noszą broń. Nie, nie wszyscy noszą broń. Fundacja jest zimna, ale nie okrutna. Fundacja nie jest zła, ale też nie jest dobra. Wszystko w życiu nie jest czarne i białe. A fundacja jest chyba jednym z najbardziej kolorowych miejsc na Ziemi. I nie, nie pod takim względem, ale swego czasu to też. I przypominam ci, to jest Minecraft, a nie film live action. Człowieku, daj sobie trochę siana. Wiesz, co mi to przypomina, jak miałem jakieś 11 lat i miałem taki mózg przesiąknięty Minecraftem i przyjeżdżało do mnie dwóch kumpli i razem robiliśmy, to się nazywało fabuła w tamtych czasach i wtedy faktycznie roleplayowaliśmy, wcielaliśmy się w jakieś postacie, nie wiem, z dres, kija, mieliśmy niby miecz. Tylko, że wiecie, jaki jest problem, że mieliśmy dobre 11 lat, a ja nie wiem, ile ma Gplay, nie będę się wypowiadał w tym temacie, ale wydaje mi się, że chłop jest dosyć, już mi się wydaje, dorosły i... Też pamiętam czasy, kiedy były fabuły, też pamiętam czasy, kiedy to było super. Ale to jest właśnie to. To jest film dla dzieci, dla takich 11-latków. Tylko, że 11-latek nie zrobi czegoś takiego. Gplay robi to dlatego, żeby inni mogli to oglądać. Pamiętam, jak kiedyś te 5-6 lat temu zapatrywałem się właśnie w youtuberów, którzy robili fabuły. I to były długie filmy, tak samo jak ten, na który narzekasz, że jest tak okropnie długi. A ja czekałem z niecierpliwością na następny. I następny nigdy nie nadszedł. Nawet nie pamiętam, jak ta seria się nazywała, ale... Jedna z czarniejszych kart w moim życiu, smutek, ponieważ nie było kolejnego odcinka w Minecraft. I to jest ponownie ignorancja z twojej strony. Ignorujesz fakt, że taki jest cel tego filmu. Ignorujesz wszystko to, co powinieneś powiedzieć, a skarżysz się na to, że to Minecraft i że to dla dzieci. Z twojego filmu dowiedziałem się właśnie to, że to jest dla dzieci, że to jest Minecraft i że Gplay według ciebie jest głupi. On nie jest głupi. On po prostu wie, jak dobrze robić hajs. A to, że nie poszanował kompletnie community SCP, to inna sprawa, której w ogóle nie dotykasz.
bo sam się na tym nie znasz. I z ignorancją wiąże się nasza ostatnia karta. Najważniejsza według mnie. Która łączy wszystko to, co powiedziałem dotychczas. Kulminacją tego filmu jest ostatnia karta. Ostatni grzech. Czyli głupota. Ta ostatnia karta jest po to, żeby udowodnić, że to, co mówię, nie jest bez pokrycia. Że to, co mówię, nie tyczy się tylko i wyłącznie tego filmu. Że to, co mówię, tyczy się całego twojego kontentu i tego, co robisz. Dobra. O kurczę, ja nie mogę. To jest B1. Wypuść mnie stąd. Ja kurczę, tu nic nie widzę w ogóle przez te kraty. Czy to jest poziom, jaki sobą reprezentujesz? I potem, pod tym filmem i pod innymi filmami tego typu pojawiają się komentarze. Na przykład taki. Na przykład taki. I wiele więcej. Naprawdę, możecie sobie poskrolować. Na początku byłem zadowolony. Wow, krytykują Gplaya. Robią coś dobrze. Wytykają mu to, że niszczy dobrą świadomość o społeczności pisarzy. O społeczności, która naprawdę wkłada w to dużo pracy. Ale nie. To po prostu armia dzieci, która wytyka mu, że jest głupi i obraża go. Najgorsze, co mogłeś zrobić, to wysłać ludzi, którzy oglądają twój film, do jego filmów i kazać im mówić, nawet nieświadomie, po prostu przez ten jeden komentarz wywołałeś falę. Falę osób, które są najprawdopodobniej równie dojrzali, co widzowie Gplaya. Czyli równie niedojrzali. A jednocześnie może równie dojrzali, co ty. I możecie się bronić, że to jest youtuber, który ma milion subów, co my możemy mu zrobić? Ale jeżeli to tyczy się małych youtuberów, którzy usuwają twoje komentarze, ponieważ dopiero co zaczynają, może mają 30 tysięcy subskrypcji i może zrobiłeś o nich 18-minutowy film i może like to dislike ratio w tamtym momencie naprawdę jest porażający. Może tak było, w tym momencie nie przekonujesz nikogo, że robi źle, po prostu obsypujesz go gównem. Ale spokojnie, żeby nie było, że tylko mówię same negatywy, widzę, że jesteś człowiekiem, który ma równo pod kopułą i który ogarnia. Widzę również, że znasz swoją widownię, zrównujesz się poziomem z nią i poziom widowni z tobą i robisz filmy, które oni łykają, ale proszę cię, włóż w nie trochę pracy, przyjmij tą krytykę i zrozum, że coś jest nie tak. Ogarnij się. Bo póki co, to tylko i wyłącznie niszczysz opinię o moim kontencie. I ponownie to, co mówiłem przed chwilą, ale pio, to przecież tylko jeden film, to przecież tylko jeden stream, halo! Otóż nie. Spójrzmy na jego filmy. Pomijając oczywiście gameplaye, które służą praktycznie tylko i wyłącznie jak komedia i nie wnoszą nic więcej, jeżeli chodzi o SCP, na którym tak bazujesz content. Zapraszam na ostateczne widowisko. Filmy typu, czy mój kot jako SCP zainteresuje naukowców? Tak, to jest legitny tytuł z quizu. Kreator SCP, co jest w ogóle najgenialniejszym pomysłem na ziemi. To jest po prostu robienie kurwy z tematu. Swoją drogą, ten człowiek używa tam klas obiektów jako wyznacznika groźności. I w tym samym filmie mówi, że jego SCP, jego kod byłby Euclidem, bo drapie. Jest to safe, bo jest Milusi i... Albo Euclid. Euclid, bo drapał, więc będzie Euclidem. I co do tego powinienem chyba poświęcić osobny film, żeby doedukować sobie niektóre osoby, ponieważ klasy obiektów, safe, Euclid, Keter, nie oznaczają poziomu zagrożenia. Poziomu zagrożenia oznaczają poziom zagrożenia. Klasy przechowywania, klasy obiektów oznaczają to, jak trudno jest zabezpieczyć obiekt. I przy okazji to, jakie zagrożenie stwarza, jeżeli się go nie zabezpieczy odpowiednio. Jakby sam Gabor czasem kwęka, że o Jezu, jakie te quizy łatwe, w ogóle co do jakości tych quizów. Debil tworzył ten quiz. One są czasami tak okropnie zrobione, ponieważ bazują na tych samych SCP wałkowanych przez 7 lat i nazywają się jednocześnie Super Ultra Quiz Wiedzy o SCP, w których jest tak dużo błędów. Robienie kontentu z quizu o SCP to temat na jeden film, jeden 5-minutowy film mówiący to wszystko naprawdę nie ma sensu. Wykorzystujesz SCP, wykorzystujesz community, żeby robić clickbait tytuły na filmy, w których nie ma kontentu, po prostu tam nie ma nic, nie masz nic do zaprezentowania w tym momencie. A dlaczego? Ponieważ te quizy, zarówno jak i twój content, opiera się na tylko i wyłącznie praktycznie na grach i na szczątkowej wiedzy, którą posiadasz, bądź której nie posiadasz, ponieważ nie chce ci się sprawdzić. Nie, dobra, nie, ja się w to nie zagłębiam, sorry. Nie ukrywaj, tak jest, widziałem. W filmie o tym, ile lat ma instytucja SCP, kminiłeś nad odpowiedzią, gdzie były odpowiedzi 2000 plus, 2012 i jakieś tam inna. Poprawna odpowiedź według tego quizu była 2012. Nam 2012, nie 2011.
Sorry, no nie wiedziałem, no. Jedną mam rzecz źle, dobra. Przykro mi, Fundacja SCP powstała w 2007 roku! Czy ty naprawdę chcesz sobą reprezentować właśnie to? Właśnie te podstawowe błędy rzeczowe, które sprawiają, że mi się po prostu chce żygać? I w tym samym filmie popieprzyłeś MTF z GOI! Naprawdę! Generalnie z MTF-em jest trochę ciężka sprawa, bo sam do końca nie wiem i nie wiedziałem. Wiem, że to się jakoś dzieliło, że był jeszcze Serpent's Hand, Chaos Insurgency. I że to się dzieli na Serpent's Hand i Chaos Insurgency. Na rękę węża i rebelię chaosu. Jeżeli skupiasz się co do gry, to w porządku, pewnie tak jest. Ale jeśli chcesz reprezentować content SCP, to reprezentuj content SCP, a nie content gier SCP. Bo to jest duża różnica. I jedna psuje wizerunek mojego contentu i całego community SCP, a druga może się przydać nam obu i wielu tysiącom ludziom, którzy spędzają czas na pisaniu. To by było na tyle. Jak z tam z naszym Death Note'em? Podsumowując wszystko, myślę, że Gaborowi należy się jeszcze jedna szansa. Tak więc ponownie mam nadzieję, że to oglądasz i mam nadzieję, że weźmiesz sobie do serca tą krytykę w jakikolwiek sposób. Mam nadzieję, że zauważysz rzeczywiście jakieś problemy i naprawisz je i będziesz reprezentował społeczność SCP albo zrobisz coś z tym. Jakby to zależy od ciebie. I mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. Natomiast jeśli nie weźmiesz sobie tych rad do serca, to myślę, że spotkamy się tak czy inaczej. Dobra, zawiało trochę edgy stuffem, a teraz przejdźmy do rzeczy, które chciałbym jeszcze zostawić na koniec. Mianowicie coś naprawdę poważnego, o czym muszę zrobić kolejny materiał, kiedy już wszystko będzie ustalone i gotowe. Mianowicie na oficjalnej wiki SCP i polskiej filii SCP i praktycznie wszystkich filiach SCP, jakie istnieją, ostatnio ogłoszono pewną sprawę, która wypłynęła ponownie po półrocznej przerwie. Myślałem osobiście, że to było już zakończone pół roku temu, czy tam rok temu, ponieważ to się ciągnie już od długiego czasu. O czym mówię? Okazuje się, że ktoś w Rosji stwierdził, że zakupi sobie prawa do logo SCP, co jest nielegalne, ponieważ to logo jest do powszechnego użytku i nie powinno być monetyzowane. Przez to, że trochę jednak nie dopatrzono sprawy prawnej co do przywłaszczenia sobie tego logo, sprawa trochę się zaostrza i ta osoba ma coraz bardziej irracjonalne wymagania wobec rosyjskiej filii SCP. Już zdjęła parę fanpage'ów, już zdjęła parę kont, więc sprawa się robi poważna. Co możemy z tym zrobić? Zarówno polska filia fundacji, jak i pozostałe robią zbiórkę pieniędzy, żeby pozwać gościa do sądu. I o to was będę prosił. Jakby ja się sam oczywiście też dorzucę, ponieważ nie chcę, żeby nasza społeczność była zakładnikiem człowieka, który pomyślał, że przywłaszczy sobie wszystko, na co pracowaliśmy i ludzie pracowali przez tyle lat. Tak więc, jak widzicie, są ważniejsze i poważniejsze sprawy od ludzi, którzy nie wiedzą, co mówią, ponieważ są ludzie, którzy wiedzą, co mówią i chcą to obrócić w bardzo złą stronę. Tylko i wyłącznie dla swojego zysku. I tym akcentem, tym wezwaniem o wolność chciałbym zakończyć ten film, ponieważ mimo wszystko to moja społeczność, twoja społeczność, społeczność nas wszystkich. Wszyscy są w niej mile widziani. Oczywiście, chuja nie pieprzą głupot. Tak więc, ja jestem Pio, wasz ulubiony chłopiec bez twarzy. Do zobaczenia kiedyś.